W najbliższą środę spotkają się suwalscy radni. Plan obrad podczas lipcowej sesji jest dość obszerny. Samorząd wysłucha m.in. sprawozdania z działań spółki Wody Polskie, nada statut Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli, ale też ustali nowe zasady rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy niektórych nauczycieli. Chodzi głównie o psychologów i pedagogów pracujących w szkołach. Radni pochylą się również nad sprawą stypendiów sportowych oraz nagród dla sportowców. Tutaj zauważyliśmy przede wszystkim zmianę katalogu podmiotów, które będą mogły otrzymywać wsparcie miasta. Znaczącemu poszerzeniu uległa lista w dyscyplinie piłka nożna. Jeśli zaproponowana zmiana zostanie zaakceptowana przez radnych i wejdzie w życie, to na stypendia i nagrody będą mieć również szansę zawodnicy i trenerzy czwartoligowych Wigier. Warto pamiętać, że jeden z trenerów suwalskiej drużyny piłkarskiej jest radnym i można sądzić, że z pewnością opowie się za tą zmianą. Radni podejmą również decyzje w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wysłuchają też informacji o ubiegłorocznej działalności Parku Naukowo-Technologicznego.